Cześć, kolejny odcinek Dying Light. Zrobimy sobie zadania poboczne, w tym materiale ukojenie. Zaakceptowanie tego zadania zmieni porę dnia na noc. Oczywiście śledź, kantyna rybie oko. Posprzedawałem rzeczy, ulepszyłem sobie. Lecimy dalej. Ciekawe, czy uda mi się zrobić platynowe trofeum z tej oto gry. Jestem bardzo ciekawy. Na pewno będzie trzeba zacząć nową grę od początku, nową grę plus, po ukończeniu tej, ponieważ trzeba jeszcze pobijać trochę innych zadań. No ale zobaczymy. Także... Oj, nie wskoczysz tu. Szkoda. Tu tędy. 19. Do góry tędy. I nowa gra plus. Co tam słyszałem na internetach, że po uruchomieniu nowej gry plus zachowamy może większość naszych właśnie ulepszeń, broni. Tu się właśnie okaże. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. Żebyśmy nie zaczynali od zera. Co się stało? Jestem nędzarzem, wpędzonym w biedę przez własną rodzinę. Rodzinę? W istocie, to moi krewni doprowadzili mnie do tego straszliwego stanu. Mój własny ród. Jak mogą być tak nierozsądni, omamieni przez fantazmaty? Biada im, biada. Zamierzasz powiedzieć mi, o co chodzi? Mój tatuś, mój drogi tatuś. Opuścił ten padł łez w zeszłym miesiącu. A jego rodzeństwo? Moi obmierzli stryjowie i ciotki. Pluję na nich. Oszaleli z żalu. Weszli na mroczny szlak i znaleźli zarażonego, posiadającego moc wskrzeszania umarłych. Od tego czasu składają tej istocie ofiary z kosztowności, zaklinając ją, by przywróciła tatusia do życia. Możesz tu zaczekać, aż słońce uda się na spoczynek. Będę czekał na ciebie w moim mieszkaniu w Lower Them Air, przy Garrison. Wejście jest obok starego hotelu przy kanale. Żegnaj. Żegnaj. No to żegnaj. Śledzimy zadanie. Przecież mamy i tak noc. Ciekawy, ciekawy, naprawdę jestem bardzo ciekawy tego zadania. O! Co to było? 16 metrów, co to jest za znaczenie znowu? Aha, tu są renegaci. Ja muszę iść tu. Dobrze. Wszystko jest po drodze, no ale teraz nie będziemy teraz zmieniać naszego... zadania. Który mnie tu wypatruje? Jakiś wyjedz. O, wiatrak odkryłem, nawet nie wiedziałem. Spodzianka. Okej, lecimy. Jeszcze mnie żaden nie zauważył, nie wezwał posiłku. Fajnie. 70 metrów. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Ja mam teraz czasu na anomalię. Nie, jak? Uzyskaj... Tutaj? No, muszę tego dziada pokonać. Co się stało się? Zabierz tą włócznię, pasowałoby go rzucić włócznią i trafić. Tu jakiś mi biegnie. O,
mi pewnie da trofeum, tak jest. Jest kolejny. Wolę sobie zostawić ten miecz na tę właśnie anomalię gierę. Gdzie ona się znajduje? Ale oberwał. Gdzie mi się przyciął? Nie mów się, że on się przyciął mi gdzieś tam. Będę musiał wtedy zaczynać od nowa. Nie chciałbym tego. Ale to peszek, patrzcie! Zobaczmy, jak go mogę teraz uderzyć. No, na szczęście wyszedł. Się mi schował pod domem. Już widzę inhibitorki, świetnie. Pasuje mi je zabrać, naprawdę. Sobie znowu coś ulepszyć. Biko, biko! Kurde, szybko się przemieszcza. Po czymkolwiek, byle go trafić, po nogach, po wszystkim. Dobra, zombiaki jeszcze? A tu już może inną broń. Nie, spokojnie idę. Na szczęście on został pokonany. Ale banda zarażonych mnie dopadła. Okej, gdzie te ołtarze? Czyżby tutaj? Tak jest. Mamy pierwszą skrzynkę z kosztownościami. Gdzie się znajduje druga? Chyba u góry. Albo i w środku. Anomalii my pokonali, ale gdzie ta skrzynia? Dobrze, mamy dwa inhibitory. Mnóstwo zarażonych wokół. Teraz tak. A chyba, że ta skrzynia jest tutaj, tak jest. Tylko ja tutaj już grzybki widziałem. Muszę sobie wszystko pozabierać. Później to wszystko i tak posprzedaję. Sprawdźmy. Mam wszystko. Wspaniale. Teraz jeszcze chciałbym się udać. Okej, tutaj chyba nie możemy wejść w tym momencie, nie ma takiej opcji. Co ja muszę zrobić? Nie zwróciłem uwagi. A tu? Widzicie, jeszcze coś zostało, nie zabrałem wszystkiego. Dobra, gdzie te zadańko? Zwróć kosztowności. W tamtym kierunku.
to jest ten wyjedz. O, to dobra, zróbmy w ten sposób. Nie, odłóż to, odłóż to. Przyda nam się trofeum. I nie wezwie przynajmniej posiłków. Metrów do góry, anomalia gierę pokonane. Gdzie ty masz to mieszkanie, kolego? Gdzieś pode mną. Tutaj? No proszę, jak wpadłem. Jak wrogowie w pobliżu? Gdzie ty masz tych wrogów? Chłopie. Kurde, czy mnie gra puści teraz? Otwórz. Wielka szkoda, no trudno, nie mogę oddać zadania. Już się, ja się zaraz wypatroszę, zaraz zobaczysz. A to nic, idziemy zrobić zadanie poboczne renegaci. A po zadaniu pobocznym spróbujemy jeszcze raz wrócić i oddać mu zadanie kosztowności. Co ty zrobiłeś? Jeden, ty mi tak nie skacz. Ty mi tak nawet nie skacz, bo naprawdę mnie przestraszyłeś. Gdzieś tam są renegaci. Niespodzianka. Nie, no nie można się oprzeć, nie można się im oprzeć. Mają tak łatwo punkty doświadczenia, które są naprawdę potrzebne. Widzicie, jak można szybko je zrobić jeden po drugim, to mamy aż 106. Okej, oni są pod nami. Okej, może tędy. Pełno tutaj skrzyń. Pójdźmy tutaj. Oj, ktoś mnie wypatruje. Jak się tam dostać? Tędy? No, żywica pewnie, no pewnie, że tak. I tu będzie pewnie złom. Przyda się to wszystko. Otwórz zamek łatwy. A, bo oni porwali tej Kaspra przyjaciół. Spróbujemy ich odzyskać. Zamknij za sobą. Co to jest? Ten ocaleniec miał rację. Coś tu jest zajebiście nie w porządku. Pierwszy posterunek. Nie widzę twoich przyjaciół. Musieli się przenieść. Pewnie w stronę obozu. To dalej na zachód, na Fulton Tower Road. Dorwie ich, nim tam dotrą. Jestem w drodze. No nie, nie rozumiem. Mówiło się, że renegaci są niebezpieczni, ale od lat trwało zawieszenie broni. Tak jakby nie bali się już stróżów prawa. Co się zmieniło? Może niedługo się dowiemy. Będę w kontakcie. Ciekawa się historia zapowiada. Jestem bardzo ciekawy, co tu się właśnie odwaliło, że takie rzeczy się dzieją. Idziemy na kolejną miejscówkę. A tu widziałem już skrzynię. Czy ja tu wejdę? Dobra, jest koleś. 49 metrów, dawaj ich. Kosztowałoby mi go uratować, jeżeli się uda. A jednak nie. Już too late, pokonali go. Yeah!
Tu jeszcze zębiaki. Kurde no. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy on żył. Trudno się mówi, ale... Chyba, że to nie są jeszcze oni. Tylko za ścianą może być, ale oberwał. Tam coś jest, 35 metrów. Tutaj są. Już się uwolnię, już się uwolnię. Aj, kurde! Dawaj, dawaj go. No już? Udało się, jest, stróż prawa. Myślałem, że uratuje mnie mój oddział, ale ty ich ubiegłeś. Dzięki. Co byś ty zrobił beze mnie? Ale jestem coraz bliżej, 64 metry. Tylko nie mówcie, że kolejna anomalia. Co to jest? Myślałem, że mural jakiś. Teraz jak tu wejść? Wiem, że mam niewykorzystane inhibitorki. Nie szkodzi. Co to jest? Widzimy cię! A skoro tak, to już pod... Chciałem go zrobić po cichu, niestety się nie udało. Papierosy są. Co my tu jeszcze mamy? Trzeba się jakoś dostać do środka. Trudny. Ja tam wolę zamknąć i tak sobie pewnie otworzą, ale... Tak już odruchowo robię. Tu też ich nie ma. Mogli się zatrzymać na wzniesieniu przy wiatraku na Garrison Boulevard. Pośpiesz się. Jeśli dotrą do obozu, trudniej będzie ich odbić. Jeszcze ich dogonię. Chyba wiedziałem, kto dowodził tymi renegatami. To Eliasz. Był ocaleńcem. Jeszcze 2 lata temu mieszkał w tej okolicy. Przed epidemią był prawnikiem. Człowiekiem z zasadami. A potem zniknął. Krążyło o tym dużo pogłosek. Zniknął? Rok temu kręcił się tu taki ciekawski typ. Mówili, że to jeden z ludzi rzeźnika i że swego czasu pracował dla Kiel. Namawiał ludzi, żeby poszli na zaporę. Obiecywał im broń. Ci, którzy go posłuchali, nigdy nie wrócili. Gdy zobaczyłem teraz Eliasza, wyglądał po prostu okropnie. Jakby był czymś naćpany. Jego oczy... Aż mnie zmroziło. Jakby nie było tam już człowieka. Sprawdzę to. No, mogłoby być też więcej takich ciekawych rozmów. Mamy tu? Mamy. Czy jako sprzątnę... No, kurde, szkoda, że nie oberwał. Teraz dostał. Muszę być zdecydowanie celniejszy. Jest kolejny. Dawaj go po cichu. Też mógłbym go podejść, ale... No i spadł mi tylko. Będę musiał szukać go po podłodze później i przeszukiwać. Trudno się mówi. 8 metrów na dół, tak? A to co to jest? A to była włócznia. Tu jest typ do przeszukania. Pusty był. A ty spadłeś tutaj na balkonie. Przynajmniej tyle. 62 monety. Tu jest kolejny. A świetnie się ich wykańcza. Dotarłem. Znalazłem tu tylko renegatów. Więc dotarli do obozu. No to już po moich przyjaciołach.
Rozejrzę się tam i zobaczę, jak to wygląda. Nie śmiałem prosić, ale nie poddawajmy się. Pomóż mi, proszę. Co proponujesz? Czyżbym musiał ich odbić z obozu bandytów? Chyba na to wygląda. No to jak już ciągniemy to zadanie w ten sposób, no to trzeba je dokończyć. Denerwuje mnie ten deszcz. Denerwuje mnie ten deszcz, jak właśnie mi utrudnia widoczność. Coś mnie tam wypatrywało. Tu jest zarażony. Czy co ja mówię, zarażony zbir? A bądź zarażeni. Właśnie, czy ja mam tą umiejętność, sprawdziłem sobie tą, żeby im rozczaskiwać głowy za pomocą kopnięcia? Słyszę ich, słyszę ich. Tak powiadasz? To pierwszy ten lepszy, nie? 24 strzały, to przynajmniej dobrze, że wiem ile. Który to i gdzie? Kurde! Czekaj jeden. Nie, nic z tego. Jak tu dojść? Jak tu wejść? Tędy, czy ja wejdę tędy? No pewnie. Którędy teraz? Tędy? Gdzieś mi tutaj parkuje tego skoku. Dobra, jestem w środku. Pasowałby ich teraz pojedynczo, po cichutku. Weź sobie apteczkę, jeszcze się wyleczymy, na wszelki wypadek. Niewiele, ale zawsze to coś. Jest kolejny. Gdzie on jest? Kurde, no nie dostał. Szkoda. Też może być taki sposób, to mi się podoba. To jest ich obóz? Czyli widziałem jeszcze jednego kolesia. Włócznia. O, mamy notatkę, świetnie. A tutaj? Ciężarek. Gdzie teraz i co? Wolni uwięzionych ocaleńców. No poważnie, nie dostał? Teraz spadł. Są kolejni. Prawie już zaczął pić i chciał mnie tym ogniem. Na dole jeszcze są. Ale zaraz, zaraz, bo mają bardzo dużo fantów. Ja takie fanty lubię. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, kolego? Dole chyba. Ale można się tutaj ładnie wzbogacić.
oczyść obszar obozu, żeby umożliwić bezpieczną ucieczkę. Właśnie to zamierzam zrobić, ale najpierw zajmę się skarbami dla mnie. Takimi małymi fantami. Butelka mnie nie obchodzi w tym momencie. Dlaczego on nie może dostać od razu, teraz dopiero? Jest kolejny? Kolejny! Mało mi troszeczkę szczał zostało. Zaraz, zaraz, panowie, tu jakaś broń leży, ciekawa. Siekierka się przyda. Ale gdzie są ci? Jakim cudem teraz u góry? Co oni tak w kulki lecą? Bardzo ładnie, ale... Jeden tu, drugi tu. No to jak to jest w końcu? O, kogoś widziałem. Chyba jeszcze go muszę pokonać. Wyjdźmy na zewnątrz. Musi zostać pokonany, nie ma innego chyba, nie ma innej opcji. Teraz się właśnie ich powinno uwolnić. Uwolni więźniów na dole. To sprawdźmy, gdzie oni się teraz ukrywają. Tutaj powinni być. To jeszcze nie koniec. Cisza! Co ty tu robisz? Wypuśćcie tych ludzi. Nie sądzę, especka marionetko. Zawiśniesz na własnych sznurkach. Kurtyna spadnie wam na łeb. My już nie mamy sznurków. On nas uwolni. O czym ty do mnie pierdolisz? Mistrz uwolnił nasze ciała i umysły. Wiemy już, że za każdym razem, gdy szlachtujemy wroga, pochłaniamy jego siłę. Możesz do nas dołączyć, albo jeszcze dziś spotkasz Stwórcę. Dzięki za propozycję, ale jesteście pokurwieni. Nic nie rozumiem. Brać go! Pomóżcie mi się zająć tym pokazem! Trzeba tu rozgrzać atmosferę troszeczkę. Wrzućmy im tutaj granat. Dobra, jeden oberwał. Kolejny. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tutaj są. Cała ekipa. Ciekawe, ile życie zabierze. Nie będzie
Dawaj, bo nie mamy czasu. I tak zginąłem niepotrzebnie. O, właśnie o to chodziło. Dobrze, po Eliaszu. Ale mnie czasną, ładnie. A ten z włócznią. Ale rozpiertucha. Jego broń. Ktoś tu jeszcze jest? Dobrze, uwolnimy w końcu tych zakładników więźniów. Jeszcze zamek, no naprawdę. Mój miecz poszedł już na marne. Może się mi uda go jeszcze sprzedać. Zobaczymy, jeżeli jeszcze go mam w ekwipunku. Są. Dziękuję. Nie zapomnimy tego. Wychodzić, panowie. Jest boczna brama. Halo, tu Aiden. Twoi przyjaciele są cali. Dziękuję, Aiden. Mamy u ciebie wielki dług. Wow, 3500. I nowa broń. Wow. No, powiem wam, warto było. Teraz jeszcze tylko na dół. I tak, co my tu mamy? Coś mi się tu świeciło. Który tam jeszcze się odzywa? Tu nie wejdę. A, jeszcze mam ten miecz. Odłóżmy go. Co to jest w ogóle to? Aha, i tyle. Już po broni. Okej, a to było słabe. Jaka szkoda. Ale popsułem. To jest 76 metrów, to jeszcze potrzebuje mojej pomocy, tak? A to są tylko bandyci. Tylko bandyci, którzy przeszukują. Daj mi spokój, nie mam czasu teraz na ciebie. Muszę pozabierać swoje fanty. Ale ta broń, kurde, no szkoda. To tylko dwa strzały. No i zróbmy sobie jeszcze zadanie. Ukojenie. Spróbujmy oddać mu te kosztowności w tym kierunku. Może się już blokowały, jak nie, to nie wiem. Może po włączeniu i wyłączeniu, gry nam się to odblokuje. No, bo z tej strony idę. Może on miał na myśli teraz tych zombiaków, zaraz zobaczmy. To jest otwórz, no to jak to jest? Mój brat prawie przez ciebie zginął.
Nie chciałem, by stała mu się krzywda. Ale stała się. Przez ciebie. Przestań wciągać innych w te swoje brudne interesy. Jeśli tylko się dowiem, że znowu to robisz, to cię wydam. Hej! A ty kto? Kolejny chłopiec na posyłki tego głupca? Chrzanić to. Mam to gdzieś. Idę stąd. Co tu się dzieje? O czym on mówił? Widzisz, przed upadkiem byłem aktorem. Nie najlepszym. Wszystko, co mówiłeś o ojcu i rodzinie, to było kłamstwem. Musiałem cię przekonać, żebyś odzyskał dla mnie kosztowności. I jak? No, gdybyś miał drugą pracę, to radziłbym jej nie rzucać. Kurde, poeta się trafił. Poeta nam się trafił. Wystarczy tego. Zrobiliśmy sobie zadanie. Mamy dwa punkty walki. Trzeba je rozdysponować. Kop w łeb, właśnie. To chcę. I co by tu jeszcze? A może fala uderzeniowa? Niech będzie. Jakie mamy zadania? Obserwatorium pod przykrywką. Także w kolejnych materiałach zrobimy sobie zadanie fabularne, obserwatorium. Do usłyszenia. Cześć.